4 listopada, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. To dzień, w którym Kościół modli się za wszystkich świętych. Za nami 1 listopada. Wiązanki kolorowych kwiatów i blask zniczy na cmentarzach to znak, że wielu z nas odwiedziło groby swoich bliskich. Dzień Wszystkich Świętych to jedno z ważniejszych świąt w polskiej tradycji, obchodzone 1 listopada. To czas zadumy, refleksji i pamięci o zmarłych, a także o świętych, którzy swoim życiem stanowią wzór dla wierzących. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku. Symbolicznie zapalony znicz czy złożone na grobach kwiaty to szczególny wyraz pamięci o tych, którzy odeszli z tego świata. 2 listopada natomiast Kościół katolicki obchodził dzień zaduszny, który poświęcony jest wszystkim zmarłym, którzy są w czyśćcu i oczekują na pełne zbawienie. Dzień Wszystkich Świętych już za nami, ale pamiętajmy, że nasze znicze mogą jeszcze posłużyć. Jeśli znicz jest w dobrym stanie, ale nie ma już na niego miejsca lub nie będzie już używany, zamiast wyrzucić, można go zostawić w specjalnie wyznaczonym miejscu, czyli w tak zwanej zniczodzielni. Dzięki temu ktoś inny będzie mógł z niego skorzystać, wymieniając jedynie wkład. To prosta, ale i zarazem ekologiczna inicjatywa, która pozwoli zmniejszyć ilość odpadów. Zatem przypominamy, nie wyrzucaj starego znicza, zostaw go w zniczodzielni. W wielu polskich miastach odbyły się również zbiórki pieniędzy na zabytkowe nekropolie. W Bełchatowie od lat prowadzona jest także zbiórka pod hasłem Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Na cmentarzach Bełchatowa i Grucholic zorganizowano kwestę pod hasłem Ratujmy zabytki naszych nekropolii. Akcję od lat prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa. Dzięki funduszom ze zbiórek udało się już wyremontować kilkadziesiąt nagrobków. W tym roku odrestaurowano kapliczkę pana Stefana Jankowskiego z ulicy Dąbrowskiego. Warto dodać, że w ubiegłym roku do puszek wolontariuszy, ludzi znanych w naszym regionie, wrzucono nieco ponad 18 tysięcy złotych. W tym roku już wiadomo, że będzie więcej, bo aż 21 tysięcy. Zebrane pieniądze z tegorocznej kwesty zostaną przeznaczone m.in. na remont nagrobków znajdujących się na cmentarzu przy ulicy Wojska Polskiego w Grucholicach. 2 listopada na jednym ze skrzyżowań doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów, Volkswagena oraz Toyoty. Według wstępnych informacji Volkswagen jechał od strony Grucholic w kierunku Zamościa, natomiast Toyota poruszała się od strony Bełchatowa na wprost. Prawdopodobną przyczyną kolizji było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Policja prowadzi czynności wyjaśniające, by ustalić dokładne okoliczności kolizji. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Narodowy Fundusz Zdrowia od kilku lat finansuje profilaktyczne mastektomie. To zabiegi, które polegają na usunięciu zdrowych piersi po to, żeby zmniejszyć ryzyko rozwoju w nich raka. W trakcie profilaktycznej mastektomii chirurg usuwa miąższ z piersi, czyli tkankę gruczołową i tłuszczową, zachowuje skórę, brodawkę sutkową, dzięki temu może wykonać jednoczasową rekonstrukcję piersi. To są zabiegi dla kobiet, u których badania genetyczne potwierdziły obecność mutacji, czyli rodzinną skłonność do występowania raka piersi. U kobiet, które mają takie mutacje, ryzyko zachorowania na raka piersi przed 80 rokiem życia wynosi 72% bądź 69%. To bardzo wysokie ryzyko, dlatego żeby je zminimalizować, kobiety mogą poddać się mastektomii, która redukuje ryzyko raka piersi. Skąd wiadomo, że kobieta może zachorować na raka? Każda kobieta, która jest obciążona rodzinnie rakiem piersi, to znaczy wśród jej krewnych pierwszego stopnia, czyli rodziców, bądź drugiego stopnia, dziadków, rodzeństwa, wystąpiła choroba nowotworowa, właśnie rak piersi albo rak jajnika, może skorzystać z bezpłatnego programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi. W ramach tego programu, na podstawie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu, w poradniach genetycznych zostanie wykonane badanie genetyczne, to badanie, które jeśli potwierdzi, że wysokie jest ryzyko zachorowania na raka piersi, kobieta może albo korzystać z regularnych badań takich jak mamografia, USG piersi czy rezonans magnetyczny oraz wizyt kontrolnych, albo może skorzystać z profilaktycznej mastektomii i rekonstrukcji piersi, którą finansuje NFZ. Wówczas ryzyko po profilaktycznej mastektomii zachorowania na raka piersi wynosi około 2%. W meczu 10. kolejki Plus Ligi PGE Giekskra Bełchatów przegrała 0-3 z aktualnym wicemistrzem Polski, drużyną Aluronu CMC w Arcy Zawiercie. Spotkanie skomentował libero bełchatowian Kajetan Marek. No będę się powtarzał, generalnie
Kluczowa była zagrywka, no co tu dużo mówić. Zespół Zawiercia dysponuje no, świetną zagrywką, szczególnie na ich hali. Dobrze się tutaj czują. No i odrzucili nas od siatki, zagrywali bardzo dobrze przez cały mecz. Nam pozostała tylko walka z determinacją, myślę, walczyliśmy do końca. No niestety w każdym secie jakiś mały przestój i później już nie udało się dogonić w żadnym z setów. Szkoda, bo może przestaliby aż tak dobrze zagrywać, gdybyśmy jakiegoś seta urwali. No niestety nie udało się. Wydaje mi się, że była taka lepsza nasza postawa w dzisiejszym meczu. Większa walka, determinacja. Wydaje mi się, że nie przestraszyliśmy się tutaj Zawiercia i staraliśmy się cały mecz walczyć i szukaliśmy swoich szans. No po prostu zespół Zawiercia był dzisiaj lepszy i tyle. No i ciężko było ich dogonić. No wydaje mi się, że powinniśmy poprawić jakby wejścia w mecz, tak? Ten pierwszy set. Musimy wchodzić w ten pierwszy set i co za tym idzie w mecz lepiej i później będzie nam się lepiej grało, tak? Swobodniej i też na wysokich piłkach, gdzieś po obronach czy po ciężkich zagrywkach i gdy jesteśmy odrzuceni od siatki, myślę, że powinniśmy grać bardziej cierpliwie, co dzisiaj. Fragmentami nam się udawało, niestety nie zawsze i to były takie momenty, kiedy Zawiercie odjeżdżało. Myślę, że wracamy do domu, praca i w następnym meczu będzie lepiej. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.